Znowu muszę was bić. Znowu będę was bił. Znowu Kaczor. I znowu i znowu. Ile lat was będę bił? Takie śmieszne Michałki. Śmieszne Michałki. Śmieszne Michałki. Nieważne. Bo kobiety siedzą, kobiety, sorry. Kaczor, proszę panią, usiądź, następna pani. Jak ma pani na imię? Stary, to jak ma pani na imię? Ale stary, to masz walkę. To jest twoja walka. Ale ty masz walkę 13 kwietnia. Zapraszam do tańca na miecze świetne. Na miecze świetne, k***wa. Co ty chcesz? Jakie monety, k***wa? Gwiezdne wojny. Wynieście stąd jakieś noże, bez przesad. Rozumiesz? Normalnie mi wyjebało korki, wyjebało mi czaszkę, wyjebało mi. Wyjebało. Się boisz. W świecie freaków pojawiła się postać, o której mówią niemal wszyscy interesujący się szeroko pojętą branżą rozrywkową. Bardzo szeroko pojętą. Maciej Kaczor BRS Kaczmar! Wczoraj natomiast oglądałem bardzo, a to bardzo ciekawą relację z ZOO. Na żywo się odbywała. Prime MMA, Zadyma się nazywało. Kaczor BRS jest taki raper, bardzo kontrowersyjna postać. Idealnie wpasował się w ten klimat. Na poprzedniej konferencji zapewniał, że nie pije i nie bierze środków odurzających. Jest w terapii, jest abstynentem i się zmienił. Rozmawiam z tobą. Staram się być poważnym człowiekiem. Miałem wielkie problemy, 19 lat z alkoholem, z narkotykami. Jeździłem po różnych terapiach. Od jakiegoś niecałego roku jestem trzeźwą osobą. Propsy. Natomiast wczoraj ewidentnie coś się musiało zmienić od poprzedniego razu. Polecam, jeżeli ktoś jest fanem tego świadomości. Typu rozrywki, to naprawdę no, to jest inny level rozrywki już, inny level. Trudno nie zgodzić się w tym przypadku z Tedem. Wczoraj dostaliśmy zupełnie inny, nieznany wcześniej level rozrywki, a pełne literackich sformułowań wypowiedzi Kaczora BRS zapewne już dziś stanowią przedmiot analiz językoznawców. Zapraszam was na szybki skrót tego chorego widowiska. MGN, czyli najlepsze supre, Super Express. Patronat medialny. Obsyjał się, padła mu psycha, no. Przecież widać. Uuu. Już od razu zaczynamy? Patrzcie, jak mi pada. Patrzcie, jak mi pada psycha. Czy mi nie przyjebałeś, żeby mnie trochę przestraszyć? Kur. Tak mi pada psycha. Poczekaj, bo bagieta... Zabijecie, kurwa, zabijecie. Najebałeś, chociaż taki pokaż trzeźwy bagieta, byłeś? Pokaż. Tak mi pada psycha normalnie, że mi czaszka nie bała. Dlaczego znowu bagieta jest poszkodowany, dostał w drugie oko? Ej! Jebacie, kurwa. Bez takich, naprawdę, to jest niedozwolone. Niesamowity on jest, kurwa. Ja proponuję go wyprowadzić. Dobra, ej, ale wynieście stąd jakieś noże, bez przesad. Wynieście stąd jakieś noże. Jeszcze raz tak mam, żeby przeciwnik mi padł jeszcze przed walką. Ale ponoć to jest abstynent, tak? Ostatnio tak się deklarował. Tak. No tak mówię, ostatnio był tak nafaszerowany, że chuj. Ja na pewno jak Kaczor wróci, to mu zadam to pytanie, bo od 4 stycznia miał być trzeźwy. Chyba mnie uratowało to, że założyłem tą maskę, bo bym miał chyba wydubane następne oko przez kurwa nogę od krzesła. Okej. Okay. Czy możemy prosić o mikrofon dla Kaczora? Byku. Co tam? Wszyscy czekają. Co tu się stało? No, nic. Nic. Jak się dzisiaj Cisza czujesz? Przed burzą. Jak się dzisiaj czujesz? Powiedz nam. Cisza przed burzą. Ale tą burzę to już rozpętałeś lekko. No siedzi sobie grzecznie, okulary założył, ma melonik, kapelutek ma. Ja nie wiem. Na podwórku inaczej się sprawy wyjaśnia. Wyjaśnicie te sprawy 13 kwietnia. Mnie zastanawia jedno pytanie. Jak ty się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Czy coś było, w porządku. Było coś dzisiaj grane? Nie. Teraz wyglądasz na takiego trochę zrezygnowanego? Nie, absolutnie, bo cicha i tak się niczego nie nauczy. Cicha woda, brzegi rwie. Te moje treningi... Nieważne. Nie pij tyle. Pękniączko? Wyniosło mnie znowu, stara mała. Był powiedziany content family friendly. Bądź przyjemny, pokaż... Jakie family friendly? Jestem wśród bożantów, kurwa.
bażancie ty. Odpal się, pokaż coś więcej niż bicie kogoś. Ta zaraz mnie wyniosło, kurwa, ja cały czas was biję, kurwa. Może tego wszystkiego sobie nie przeklinę, daj mi minutkę. Masz. No. Masz minutkę, masz. Masz minutkę. Dawaj, odpalaj zegarek, odpalaj zegarek. Jak siedziałeś w samochodzie, jak ci chcieli bić, siedziałeś i płakałeś. Juniu, to jest nieprawda. Ulony. Mamusia z domu wygoniła bandytów szmatą. O, zabolało. Jasiu, siedź. Proszę ci, pośpię. Kłamie. Do mikrofonu, Kaczo. Jak kłamie na YouTubie, waga, jest to film obejrzeć. Jak... Waga. Nie rzucamy, nie rzucamy. Kłamie. Co kłamie? Każdy człowiek mówi to na YouTubie. A ostatnio dostałaś tu trzy proste. Jakieś śmieszne Michałki, śmieszne Michałki. Śmieszne Michałki. Ale kurwa, żeś kurwo poszła za winkiel. Tu dostałaś kurwo i też śmieszne Michałki. Ale Kaczor, Kaczor, mam pytanie. A chyba się pedale kurwo. Kaczor, nie rzucaj. Dobra. Nie rzucamy. Kładę to. Bo kobiety siedzą, kobiety, sorry. Kaczor, ja mam pytanie do ciebie. Kurwo, zagryzę cię, zobaczysz, tak samo. Jesteś następna, kurwa, do odpalenia. Następna. Kaczor, proszę panią, usiądź, następna. Proszę. Jak ma pani na imię? Stary. Jak ma pani na imię, kurwa? Dzik, uważaj, że unik w razie mu. Nie, nie będę rzucał, kobieta siedzi, kurwa. Się, kurwo, zabije, zobaczysz. Kaczor, bo jest pewien problem tutaj. Następną kurwę mam. Zobacz. Następną kurwą. Z jednej strony... Nie będę jedzenia rzucał. Znowu muszę was bić. Znowu będę was bił. Znowu Kaczor. I znowu i znowu. Ile lat was będę bił, kurwa? Ile to będzie trwać? Patrz, jak te bażanty wyglądają. Tak, ogólnie tu jest podwyższone chciałeś ryzyko. Chciałeś się wpierdolić w patologię, to zobaczysz patologię. Panowie. Zobaczysz, kurwa, wąsie, stary. Stary wąsie, ty maciarzu pierdolony. To słuchajcie, to wykorzystam moment i chciałbym zaprosić na środek... Weź tego maciarza zaproś. Nie, nie, poczekaj, ciebie chcę zaprosić na początku. Nie? Tak. I Jasia, chodźcie tu na chwilę. Ale... Dawaj, Jasiu, chodź. Tylko trzeba tutaj zrobić taką separację. Zapraszamy panów z ochrony. Ale... Zdejmijcie, proszę, okulary. Zdejmijcie okulary. Dlaczego? Masz coś do ukrycia? Kaczor, zdejmij okulary. Żeby nic się nie stało. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Teraz tak, bardzo ważne. Zapraszam tutaj. Ja może zejdę. Zapraszam w tę stronę. I teraz tak, zanim będzie face to face, dobrze, Jasiek, dwa kroki do przodu. I teraz tak, uwaga, skupcie się. Formuła walki, wasza, ostatnia runda. Kapela na pały dzwoń. Poszła reprymenda od pana ochroniarza, żeby nie wyciągał rąk. O, poszedł, co to jest, lubrykant jakiś. Lubrykant, chyba. Kaczor, lubrykant masz na twarzy. A to wygląda fajnie. Proszę, zadaj pytanie tutaj. Zostaw, ja bym chciał face to face z tym zawodnikiem, ja mam pozwolenie federacji. Poczekaj chwilę. Bardzo cię proszę, podejść tu na chwilę, podejdź tu. On cię bardzo prosi. Wiesz, każdy może powiedzieć Jasiek, o pozwolenie od Jasiek federacji, kapela. Ja nie dostałam jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Jasiek, kapela, jesteś bardzo ładnie proszona, abyś podszedł do ośrodka. Małgośka, chodź na chwilę. Tylko w oczy popatrz, proszę. A złącz ręce. No ty udaję. Nie rozłączaj. Boisz się? Weź znowu z pięści ten typ bieg, dla mnie to... Nie, no jesteś jebnięty typie. Nie, możesz, musisz go zostawić, bo jeszcze będą losować formułę. Ja? Zaczekajcie. Zostań dobrze, tutaj jest jeszcze. Na tyle napierdolony, że mocnego ciosu nie ma. Kaczor, słuchajcie, tu jest lepiej niż w szkole, nie powiem jakiej. Zostań, nie ruszaj się. Specjalnej. Michał, czy my możemy już usiąść? Co ty robisz? To jest moja kartka. To gratulacje. Jasiek, chodź tutaj na chwilkę. Trochę lubrykantu ci nie zaszkodzi, nie będziesz dobrze nawilżony. Może zabiorę swój telefon profilaktycznie. Sobotą. Moi drodzy, w związku z tym, że trzecia runda nie jest znana, jeżeli chodzi o formułę, to mam teraz propozycję. Słuchaj mnie, człowieku, słuchaj mnie. Proszę. Trzecia runda. Będziemy losować teraz formułę, w jakiej się będziecie bić. Rozumiesz? I teraz tu jest moneta. Tu mam monetę. Komputer się zalał. Dobra, słuchajcie, bo ja sądzę, że to nie ma sensu. Siadajcie na miejsca.
kurwa, do środka tutaj, o. No da, mój komputer. Kaczoj. Posłuchaj mnie, typie. No, komputer jest zalany, dzięki, zalany Kaczor. Komputer? No, ja wziąłem telefon w ostatniej chwili. No, dobrze, dobrze. Uwaga, słuchajcie, teraz o co mi chodziło, bo to jest istotne. Tutaj między panami będą awantury. Niestety nie da się tego przeprowadzić tak, jak to miało być zrobione. Kaczor do tej pory toczy awanturę z ochroniarzami na boku. Bardzo dzisiaj jest pobudzony Kaczor, bardzo. Ciekawe dlaczego? Nic do niego nie dociera. Chciałbym. Ja ogólnie myślałem, że ludzie tutaj udają, ale on chyba naprawdę tak jest. Można wyprowadzać kogoś 10 razy. Chciałem powiedzieć, że Kaczor, pobiłeś wszelakie rekordy w Prime, o ile mi jest to znane, bo bardzo dużo strat. Dwie diody, nie wiem, czy coś z kamerą tutaj było dzisiaj. Słuchajcie, uwaga, teraz do was. Ale jak weźmiesz udział bez w losowaniu? Bez okularów teraz, bez okularów. Daj spokój. Nie, za nie, chwilę ci oddam. Nie, bez okularów, spokojnie. Oddam cię, jak cię poproszę, jak mnie posłuchasz. I uwaga. Uspokój się, nic złego się nie dzieje. Po słuchajcie, panika. Okulary są tutaj. Jak będą siedzi przy stole. Tu są okulary. Nie obrażaj osób homoseksualnych. Uwaga, tu jest moneta, skupcie się. I teraz tą monetą będę losował waszą trzecią rundę formuła, jeżeli w ogóle do tej rundy dojdzie. Czyli reszka jest dla Kaczora. Okej, okay, uwaga, rzucam monetę. To jest twój turniej. Nie wiesz, w pekacie turnieje. Ale stary, ty masz walkę. To jest twoja walka. Ale ty masz walkę 13 kwietnia. Zapraszam do tańca na Mieczy Świetle. Weź, dajcie mu mikrofon, proszę. Czyli daj mu Majka. Na Mieczy Świetle, kurwa, co ty chcesz? Jakie monety, kurwa? Gwiazdę wojny. Jeszcze raz powtórzę. Co ty... Czy może wybierz. Jeden pan z ochroniarzy reszka. Trzymać się? Chcieliście ambalans? To zobaczycie, kurwa, jak się tańczy. Żeby po prostu je utrzymać. Wyjdź z bajki. Uwaga. Żyć w marzeniach. Ty nie trzymaj. Czyli powtarzam. Ty dostaniesz mikrofon. Jasiek wybrał Jana Pawła II, Kaczor reszkę. Głosujemy. Zobaczymy teraz. Co tu mamy? David Hasselhoff. Reszka. Reszka. Kaczor, wybierasz formułę między MMA a K1. Miecze świetlne. MMA. Siekiery i maczety. Można ze sprzętem? Nie można. Gołe pięści. Proszę, oddaję okulary i teraz możesz wybrać formułę. Albo K1, albo MMA. Gołe pięści wybieram. Gołe pięści? Street fight. Nie ma możliwości. Street fight. K1. Powiem tak. Naprawdę żyję trochę na tym świecie, ale nie widziałem jeszcze takich miejsc. No ja się tego nie spodziewałam, panelu dziewczyn. Ale mówiłeś coś tutaj o tym, że Kaczor pobija rekordy. Ja jeszcze tutaj doszłam do jednego rekordu, bo jeżeli chodzi o Kaczora, nie wiem, czy wiesz, mój drogi, ale pobiłeś rekord. Powiedziałeś 87 razy słowo na K podczas ostatniej konferencji i to jeszcze między wierszami opowieści o Janie Pawle II. Także gratulacje. Gościu, chore dzieciaki, które śmiertelnie... w piórnik waliły jedno za drugim, za przeproszeniem, że takie słowo użyłem. Dżuma, nie dżuma, jakieś tam różne śmiertelne choroby, masakra ogólna, nie? Lekarze mówią do Jana Pawła II, słuchaj, nie wpuścimy cię do tych izolatek, nie ma takiej możliwości, musisz ubrać sobie te kombinezony, bo nie wpuścimy cię tam, bo to są śmiertelne choroby, zaraz to poroznosisz, jeździsz po tej samym świecie, będzie kapota, nie? On mówi, w żadnym wypadku nie ubiorę tych kombinezonów. Nichuj, nie przeklinał oczywiście, wiadomo, nie? Kolejny rekord pobity dzisiaj. A czy ja mogę coś powiedzieć? Ostatnio. Tak, tak, słuchamy. No bo ja chciałem powiedzieć do Kaczora, że ja cię widzę. Ja z panią nie rozmawiam. Posłuchaj mnie, bo to jest ważne. I ty może mnie nie posłuchasz, usiądź, i może Kaczor nie zrozumiesz. Ale to jest ważne i może ci pomóc. Nie będę jedzenia rzucał. Słuchaj, siedź, ja cię nie przerywałem, też mi nie przerywaj. Ja cię widzę. Zamknij dupę, kurwa. Jesteś nieszczęśliwy, widzę to. Nie radzisz sobie. Jesteś pizdą. Nie ma w tym nic złego. Chlejesz 20 lat, trzpasz 20 lat, bo sobie nie radzisz ze sobą. Ktoś cię skrzywdził, może ojciec, może matka, może wujek, może ksiądz. Lipa. Nie umiesz poradzić sobie ze sobą. Lipa. I mówił, że oryginalny jest, że wielce warty z Kanady sprowadzał. Ale gówno warty jest ten zegarek.
I to jest jego zegarek, co można zobaczyć tutaj. On kłamie, że nie jest. Czyli ktoś go kupił i nie kupił go, bo nie zapłacili mu, jak się okazało, że nie jest tyle wart, co on mówił, że jest wart. No i mówił, że nie chla, mówił, że nie ćpa, że jest czysty. No, sami widzicie. I ja chciałem powiedzieć, że... Że ja to rozumiem, że on jest nieszczęśliwy, że ma traumę i nie jest w stanie spojrzeć sobie w lustro i po prostu cierpi. I po prostu chciałem powiedzieć, że musisz pogodzić się z tym, że jesteś pizdą i to zrozumieć. I wtedy możesz wzrastać. Musisz pokochać siebie takim, jakim jesteś. Bo nie jesteś żadnym gangusem. Kurwa, jesteś zwykłym lamusem. Udajesz gangusa, bo chcesz zaimponować jakimś dzieciom. Bijesz mnie pięściami, bo chcesz zaimponować jakimś dzieciom. Bo nie możesz pogodzić się z tym, że jesteś po prostu zwykłym lamusem. I 13 kwietnia dostaniesz taki pierdol, że po prostu się nie pozbierasz i się skończysz. I nie będziesz mógł się pojawić nigdzie w internecie. Skończysz jako nikt. Miałeś szansę na karierę, daj mu ale zbudowałeś całe swoje życie. Przytrzymaj. Posłuchaj mnie, Bagieta, bo ja przytrzymaj mu mikrofon, żeby musisz pogodzić się z tym, kim jesteś. 5 karków mnie trzymało, to są kawał chłopów. Ja się zabiję, kurwa, zabiję za to mamę moją i za tatę. Pla, pla, pla. Normalnie mi wyjebało korki, wyjebało mi czaszkę, wyjebało mi. No widzę, że ci wyjebało czaszkę, bo się boisz. O mamie i o tacie się nie boi, kurwo, stara. Ja się tylko pobiję. O mamie i o tacie się nie boi. Przemyślisz. Karki mnie trzymają, bo kurwa wiedzą, że cię zabiję tutaj i tak będziesz zabity. Szkodzisz to ja sam sobie. Jesteś zabity, kurwa. Będzie sędzia w oktagonie? Mam pytanie. Daję ci tak, abyś pieniądze. To poczekajcie, od Opa. Razu. Ja mam czy jest pytanie. Ochrona? Chcemy zapytać ochronę, tak, tutaj tak, tak. O opinię. No to teraz, na temat słuchaj, bo ty go trzymasz. Mam pytanie. Pomagam ci, daję ci zarobić pieniądze. Ile w łapie masz? Ja chcę ci pomóc. Silny jest kaczur? Bardzo silny. A czy faktycznie 5 karków go trzymało, czy mniej? Akurat nie byłem w stanie tego zauważyć, ale ma chłopak siłę. Zgrzałeś się troszeczkę. Potwierdzam, jak najbardziej tak.